wondering, what is the blues? I hear a lot of people saying the blues, but I'm going to tell you what the blues is. When you ain't got no money, you got the blues. When you ain't got no money to pay your house rent, you still got the blues. A lot of people holler about, I don't lack no blues, but when you ain't got no money and can't pay your house rent and can't buy you no food, you damn sure got the blues. If you ain't got no money, you got the blues, because you're thinking evil. That's right. Anytime you're thinking evil, you're thinking about the blues. Dzień dobry Państwu, witam po raz kolejny jak co tydzień w moim programie Jola Kaczmarska-Waltos. Dzisiaj czołówka jest inna i inny będzie program, nie jak zwykle o modzie, ale o sztuce przez duże S. Dzisiejszy nasz program nosi tytuł See the Blues, Hear the Music, pod exhibition Lesa Opioły, fotografa z Nowego Jorku. Przedstawiam, to jest Leszek Opioła. Witam Ciebie Leszku, również z nami jest Andy Dyleski, muzyk. Witam Ciebie Andrzeju. Dzień dobry. Andrzej Dyleski. A proszę Państwa, będziemy mówić o wystawie Leszka Opioły i o tym, co robią muzycy, a nie tylko ci, co przeszli, ale ci, co są obecnie. Leszku, Twoja wystawa powstawała na przestrzeni kilku lat. Tak naprawdę Twoja miłość do fotografii, tak długo się znamy, tyle lat, mogę to powiedzieć, wzięła się z miłości do muzyki, a szczególnie do bluesa. Czy możesz powiedzieć dlaczego i te początki? Oczywiście z miłości do muzyki. Blues dlatego, że się urodziłem, znaczy wychowałem i urodziłem, dorastałem, chodziłem do szkoły w Rzeszowie, który jest miastem jak gdyby Tadeusza Nalepy i zespołu Breakout. To był dla mnie generalnie moment zwrotny w moim życiu. Jak dorastałem się, poznałem tą muzykę i po prostu tego się wszystko zaczęło. Później jak się złożyło, że przez wiele lat przyjaźniłem się z Tadziem Nalepą i do tej pory się przyjaźnię z jego synem. I to są właściwie te moje korzenie, a jak znalazłem się w Stanach, to po prostu szukałem korzeni tego prawdziwego bluesa, który się narodził tutaj w Mississippi i jest jak gdyby jedyną formą amerykańskiej kultury i korzeniem muzyki innej, rock'n'rolla, rocka, jazzu i tak dalej, i tak dalej. Tak to wygląda. Tak jak kiedyś powiedział Willie Dixon,
że root is... Blues is roots, blues. Everything else is fruit. Dokładnie. Blues jest korzeniem, wszystko inne to owoce. Dokładnie i wszystkie inne rodzaje muzyki wzięły się akurat nie oczywiście z bluesa. No oczywiście, wyszło z korzeni, później to się przekształciło w jazz, w rock'n'rolla. Nawet jest taka piosenka Muddy Watersa, której tytuł jest, tłumacząc na polski, a blues miał dziecko i nazwał to rock'n'roll. Czyli blues had a baby and named it rock'n'roll. No to jest po prostu, to już wszystko, nic nie dodać, nic ująć. Wszystko to tłumaczy, prawda? Tak. Co z rock'n'rolla wiadomo, weszło w rocka, weszło w jakieś tam odmiany popu i tak dalej, ale generalnie blues jest korzeniem tego. Korzeniem jazzu. Stanley Clark, znakomity basista jazzowy, którego miałem zaszczyt fotografować rok temu na Blue Note Jazz Festival, w czasie swojego koncertu powiedział, mówi, jeżeli chcecie grać jazz, ktokolwiek chce grać jazz, cokolwiek chce grać co innego, przede wszystkim jazz, musi znać bluesa. To jest nie... To powiedział Stanley Clark, nie ja. Także wiesz, to chyba o czymś mówi, prawda? Tak, co ty myślisz? To tak samo jak można... To jest taki pogląd, że właściwie każdemu instrumentaliście przydałaby się znajomość, chociaż jakaś początkowa perkusji. Bo jednak w każdym zespole ta perkusja to jest jakby jakimś takim sercem napędzającym ten cały dynamizm całego zespołu. Ja oczywiście może tak strawestowałem sprawę, ale gdzieś myślę, że tam dotknąłem jakby sedna, bo właśnie ten korzeń tej muzyki, którą mamy na co dzień, typu właśnie rock and roll, R&B, soul, funk, no tak. Prawda? To wszystko jednak tym korzeniem jest blues, bo nadaje po prostu tą iskrę i ta energia po prostu właśnie daje żywotność tej formie muzyki. Ale dokładnie, masz rację, ponieważ te wszystkie najbardziej takie pierwsze, jeszcze prymitywne instrumenty, tak jak dzieci na afroamerykańskie na południu, prawda, Ameryki, kiedy zaczynał się blues, to wszystko biło i tak dokładnie. Wiadomo, że harmonika jako pierwszy i jako najważniejszy właściwie ten instrument, ale właśnie jak najbardziej twoja perkusja, bo Andrzej gra na perkusji, tak a propos, do tego oczywiście wrócimy i nie tylko w tym programie, ale w następnych również. Okej, okay. No właśnie i to jest ilustracja, to o czym mówiłeś o swoich początkach. Zdjęcie zrobione parę lat temu w Rzeszowie, no tak. Na głównej ulicy w Rzeszowie 3 maja, kiedy przepiękny zresztą, przepiękna rzeźba Tadzia Nalepy powstała na naszej reprezentacyjnej ulicy. Tak, to jest ulicy. W ogóle genialny pomysł, ponieważ nie postawiono mu pomnika gdzieś tam na jakichś cokołach, czy nie wiadomo gdzie, jak tam innym, nie umniejszając ich znaczenia dla historii miasta, bohaterom, tylko po prostu normalnie na ulicy 3 maja na chodniku, tak by szedł między ludźmi. To jest piękne, bo... Z gitarą, no, i w ogóle tak. Ten jego krok, czyli tak dokładnie jak powiedziałeś, no ja po on jest w trakcie... Jakby szedł ulicą, trzymając gitarę po prostu w ręce. Jest to bardzo wymowne przede wszystkim, no, prawda? Niezwykle wymowne, ale... i prawdziwe takie, wiesz. Myślę, że to świetny pomysł. I ja słyszałem o tym pomysłu. On jest oczywiście w naturalnej wielkości, tak jak Tadeusz wygląda. Tak, w naturalnej wielkości, dokładnie w skali 1:1 można powiedzieć. Tak, dokładnie. Ja zawsze jak jestem w Rzeszowie, to idę się, mówię do mojej mamy, mamusia, biegnę się przywitać z Tadeuszem. I zawsze mam zdjęcia, bo chcę ten moment szczególnie uwiecznić, ponieważ też jestem z Rzeszowa i jestem związana i z bluesem, i z tym miastem. Leszku, poproszę o drugie zdjęcia. Będziemy kontynuować, bo chcę przybliżyć naszym słuchaczom naszą wystawę. Przez to również między innymi, że chcą Cię poznać, tak dużo osób mnie pyta bardziej o takie sprawy związane, kim jesteś i o Twoje życie, oprócz zawodowego naturalnie, a tutaj jesteś z naszym też uwielbianym muzykiem. To jest Tomek Stańko. To jest Tomek
Tomek Stańko. Jesteście gdzie? To jest cmentarz na Bronxie, gdzie jest mnóstwo, to jest landmark, taki cmentarz, który jest w ogóle zabytkiem, gdzie jest mnóstwo znanych, bardzo zasłużonych ludzi dla Nowego Jorku i nie tylko dla Nowego, wiadomo, dla kultury światowej pochowanych. To jest akurat grób Milesa Davisa. Zaraz obok jest grób Duke'a Ellingtona, Hermana Neville, różnych bardzo znanych ludzi. A jesteś przyjaźni z Tomaszem Stańkiem? On mieszka również w Nowym Jorku. Gra? Wiem, że wydał mieszka niezwykłą... pomiędzy Nowym Jorkiem i Warszawą, a Polską, bo jest bardzo zajętym człowiekiem i bardzo twórczym, nagrywa znakomite rzeczy i często jest po prostu poza Nowym Jorkiem, bo koncertuje, wyjeżdża na trasy koncertowe i tak dalej, także jest, kiedy jest, to jest. Kiedy go nie ma, to go nie ma. Tak, ale to świetnie, że tutaj jest i to świadczy o jego klasie, wysokiej klasie, prawda? Że może się śmiało zmierzyć z tymi muzykami, tutaj grać, tworzyć. To jest świetne. To już Państwa uprzedzam, ale tak dlatego, że macie Państwo pierwszy raz możliwość i jako pierwsi dużo różnych rzeczy nowych słyszycie i zobaczycie, że będziemy pracować nad następnym projektem, jeśli chodzi o wystawę. A następną wystawę i być może przy tej okazji będzie koncert Tomka Stańki, ale to jeszcze w przyszłości, bo na razie zajmujemy się wystawą See the Blues, Hear the Music. I w międzyczasie chciałam powiedzieć, że ta wystawa już się zaczęła w tamtym tygodniu, natomiast opening reception będzie piątek, najbliższy piątek, to jest June 14 czerwca w Dreambags Gallery u Iwony Biderman, adres 2415 West North Avenue, North Avenue i Western. Zapraszamy od godziny 6 wieczorem do godziny 10.30, na pewno impreza się przedłuży. Jest 21 przepięknych, dużych, olbrzymich, naprawdę dużych fotografii, które wykonał Leszek Opioła, słynnych bluesmenów z B.B. Kingiem i Buddy Guyem. Macie tu Państwo nawet małą namiastkę naokoło nas, a tych wybitnych muzyków, z tyłu za Leszkiem jest James Cotton, który zresztą wystąpił również na festiwalu bluesowym, który się zakończył w ostatnią niedzielę. Leszku, opowiedz, na przestrzeni ilu lat robiłeś zdjęcia tym właśnie muzykom, którzy są na Twojej wystawie? Na mojej wystawie od 2007 do 2013. Czyli 6 lat. Mniej więcej 6 lat. 6 lat. A oczywiście blues jest Twoją taką, jak już mówiłam, miłością i szczególnie wielką emocjonalnie, chciałam tutaj dodać, związany jesteś z bluesem. Natomiast muzycy jazzowi, muzycy rockowi, oczywiście... No, oczywiście, że tak. No, staram się, przede wszystkim staram się fotografować, jeżeli mam możliwość, ludzi, którzy zaistnieli jakoś tam w historii tej muzyki, czy to rocka, czy jazzu, czy bluesa i tak dalej, i tak dalej. Wiadomo, na miarę moich możliwości i to jest swego rodzaju dokument. Na tej wystawie o bluesie, którą mam w tej chwili, 4 osoby już nie żyją i już nigdy nikt zdjęcia nie zrobi. Akurat mi się udało udokumentować ich tuż przed śmiercią. A są to wybitne postacie i po prostu każda z nich w każdej encyklopedii muzyki jest. Więc wiesz, tak samo jeżeli chodzi o rock'n'rolla, tak samo jeżeli chodzi o jazz. Niektórzy mi mówią, dlaczego ty fotografujesz tych dziadków? Ja mówię, ci dziadkowie stworzyli to, na czym ty dzisiaj bazujesz i grasz. Po prostu to ja mam ogromny respekt do tych ludzi, wiesz, i to też jest ważne dla mnie, żeby udokumentować ich osobowości. No. Udało mi się na przykład, czego oczywiście to nie ma z bluesem nic wspólnego, ale trzy miesiące przed śmiercią Les Paul, a człowiek, który wymyślił gitarę elektryczną w ogóle, wynalazca i konstruktor
gitary elektryczne, Gibson Les Paul i tak dalej. No. Miał 96 lat, jak zmarł, ja miałem okazję go fotografować 3 miesiące przed jego śmiercią. Dla mnie to było, wiesz, też bardzo znaczące, wielkie wydarzenie, bo nie, jak się dowiedziałem, że on już nie żyje, no to jest ogromna postać w historii muzyki. To każdy muzyk rock'n'rollowy to chyli czoła i to od największych gwiazd, od Jimmy Page'a przez Slash'a, przez wszystkich największych ludzi, to z ogromnym szacunkiem, to przed takimi ludźmi to jest respekt, o, ja bym tak nazwał, ogromny respekt do korzeni, do ludzi, którzy, dzięki którym oni dzisiaj istnieją. Tak bym to nazwał. Słuchaj, czy myślisz, bo to teraz pomysły mi wpadają do głowy zawsze jak z nim rozmawiam, wiesz, bardzo dużo różnych. Czy myślisz, że to zdjęcie będzie świetnie wystawić go w Chess Record Museum? W tej ja kolekcji? Myślę, że tak, no bo... No historia i historia. To jest jednak... To jest niesamowita postać. Już nie mówię jako muzyk, bo on był muzykiem do końca życia i zawsze grywał w klubach. Podobno grał do końca. Do końca życia. W jakimś małym Viridium w Nowym Jorku przy Times Square. A weź, słyszałem o tym, tak. Zawsze, w każdy poniedziałek tam występował, rozumiesz. No i ja myślę, że tak, ponieważ on stworzył instrument, który jest koronnym i podstawowym instrumentem w dzisiejszej muzyce, czy to blues, czy rock and roll, you name it. Wszystko jest. No. W sumie bez tego instrumentu nie byłoby najbardziej ciekawych solówek Page'a. Gralibyśmy na ukulele chyba, albo na... Tak, albo na Jolana. No tak, dokładnie. No, nie umniejszając, a różnica jest. Nie umniejszając. To jest ogromna różnica. No. No fajnie, bo w międzyczasie, to już muszę zdradzić to po kolei, że projekt See the Blues, Hear the Music, czyli wystawa muzyków bluesowych, żeby Państwo już mieli jasność sytuacji, jest dlatego w Chicago, wiadomo, Chicago miasto bluesa. Leszek chciał poświęcić właśnie w tym mieście i zrobić tą wystawę, ale to jest pierwsza część projektu, dlatego że spośród tych 21 fotografii, być może spośród tych, być może jeszcze zechcesz coś dodać, ale chciał przygotować kalendarz na 2014 rok i zrobić donację dla Chess Record Museum, czyli Blues Heaven Foundation Willego Dixona na 2120 South Michigan i tam każdy musi się zjawić, pojawić, dlatego że to jest absolutnie historyczne miejsce. Nie tylko dlatego, że tam nagrywali Rolling Stonesi i wszyscy najbardziej znani bluesmeni. Beatlesi również. Muddy Water był bardzo ściśle związany. Najbardziej związany z tego, co czytam, był chyba Willie Dixon. I dlatego finalnie, ponieważ on nie tylko songwriter, nie tylko był producentem, ale później zresztą no, fundację prowadzi cały czas jego żona Marie Dixon. Ja liczyłam, że film, który udało mi się zrobić ostatnio, będziecie Państwo mogli obejrzeć w tej chwileczce, ale niestety z powodów technicznych nie przeszło to także następnym razem. Kalendarz, gdzie fundacja sprzedawałaby Twój kalendarz z Twoimi fotografiami. To jest piękna inicjatywa, bo chcesz to zrobić zupełnie za darmo, podarować ten kalendarz fundacji, aby oni zasilili fundusz edukacji muzycznej dla dzieci. Mają różne programy. Jeden z programów jest właśnie Moody Watersa dla dzieci, którzy chcą się edukować muzycznie. Oczywiście oni z tego żyją, z donacji żyją. Także ta piękna inicjatywa, gdziekolwiek na ten temat mówimy i piszemy, oczywiście to spotyka się z ogromnym entuzjazmem i dużo osób zainteresowanych chcą również swoje firmy tam włożyć jako sponsorzy. Kalendarz do końca roku, a tak naprawdę musi powstać najpóźniej do października, ja myślę, tak. Prawda? Do października, żeby to miało sens, żeby był czas na druk, żeby było opracowane Twoje słowo, prawda? Związane z muzykami, którzy będą w kalendarzu, prawda? Z muzykami szczególnie związanymi
z tym miejscem, ale wiesz, ja myślę, że te wszystkie zdjęcia, 21 zdjęć, które są teraz, to absolutnie wszystkie są tak piękne, że będziesz miał chyba trudny wybór, żeby wybrać tylko 12. No nie wiem, czy ja będę wybierał, mam nadzieję, że jeszcze ktoś mi pomoże. Okej, okay. Następna część, bo to Andrzej i Państwo, to nie wszystko, bo trzecia część, proszę sobie wyobrazić, i to jest bardzo big deal i się ogromnie cieszę, że tak się stało, ale będąc w ostatnią sobotę po festiwalu bluesowym, był przepiękny koncert, kapitalny koncert, był tak zwany Hot Night, at Willie Dixon Garden, ok? I podczas, wyobraź sobie, tego spotkania, bo oczywiście była Mary Dixon, był jej wnuk, który, Keith, który prowadzi w momencie, kiedy babcia jest poza Chicago, drugi dom mają w Kalifornii, mamy z nim bardzo bliskie kontakty i padła propozycja, żeby następna wystawa Leszka Opioły była właśnie w tym historycznym miejscu. Ja też słyszałem, że Chess Record Museum. Właśnie właścicielami Chess Records to byli tam Polacy mieszali ręce. Okej, okay, no więc biorę notatki, bo wszystkiego nie jestem w stanie zrobić. Słuchajcie, w ogóle opowiadając bardzo znanej osobie tutaj w środowisku polonijnym całą historię tego muzeum i dziwiąc się, że ten ktoś nie był jeszcze, powiedziałam, że to jest niemożliwe. W 1950 roku kupili to miejsce miało inną nazwę, to była też wytwórnia płytowa, bracia Chess, a tak naprawdę ich tatusiem był Zygmunt Czysz. Zygmunt Czysz z Polski, który miał dwóch synów. Mama, Zygmunt Czysz przyjechał do Chicago, prawdopodobnie czuł, że tu należy biznes zrobić, to byli Polacy, to byli Żydzi polscy, prawda, polscy Żydzi. I najpierw oczywiście do Stanów wyjechał tata, to musiało być w latach 40., no może nawet wcześniej, może w 30. latach, ponieważ chłopcy byli już dorośli, kiedy zajęli się w 50. roku tą wytwórnią. Natomiast mama z chłopcami pojechała do Nowego Jorku, nawiasem mówiąc, i tam zaczynała. Ale ojciec oczywiście chłopaków ściągnął i Leonard i Philip Czysz. Jeszcze wtedy się nazywali. Bardzo łebscy panowie, musieli być łebscy oczywiście, zajęli się tak naprawdę real estate, ok? Kupowaniem, oni kupowali kluby, czy ja dobrze mówię, a ojciec był w ogóle stolarzem, w międzyczasie to czytam, ale to było bardzo ciekawe. Przepraszam, oni kupowali, skupywali sklepy monopolowe i przerabiali na nocne kluby. Taki mieli pomysł w latach 50. Bliskie branże. Bardzo bliskie branże, słuchajcie, bardzo bliskie. Ale jak to wszystko sensownie się ułożyło, prawda? I w 47 roku zainteresowali się firmą płytową Aristocrat, w 50 roku zmienili nazwę na Chess Record. Czyli wszystko zaczęło się tak czy siak od Polaków. Słuchajcie, niesamowita historia. Ja muszę powiedzieć, że pani Krysia Cygielska z Dziennika Związkowego, która pisze, będzie pisała prawdopodobnie w ten właśnie weekend ukaże się artykuł na temat wystawy, na temat Leszka, będzie również naszym gościem na wystawie, o Chess Record zrobiła chwilę temu, prawdopodobnie, dokładnie nie pytałam kiedy, piękny cykl artykułów na temat Chess Records, ponieważ robiła o historycznych miejscach w Chicago, piękne artykuły w Dzienniku Związkowym i między innymi oczywiście trafiła. W momencie, kiedy miałam z nią rozmowę na temat wystawy i na temat artysty, prawda, powiedziałam o tych związkach Leszka z tym miejscem, ponieważ jeszcze muszę powiedzieć Państwu i Wam również, że w tamtym roku 2012 Leszek podarował dwie piękne fotografie Ciaka Berego i Hubert Samlin dla Chess Record Museum. Podarował te piękne fotografie i stamtąd się zaczęła ta znajomość i ta przyjaźń. I ona niezwykle zainteresowała się od razu i przypomniała mi, powiedziała, że również zna doskonale to miejsce, ponieważ pisała o tym miejscu. Więc będziemy mieli okazję porozmawiać z nią w piątek również i na ten temat. Także dzięki Andrzej, że przypomniałeś o tym, bo to jest szalenie ważne w karierze Leszka, że
tak znakomite, historyczne, absolutnie uznane miejsce chciałoby wystawiać no, jego piękne fotografie? Jest to National Landmark. Jeżeli chodzi o City of Chicago, jest to National Landmark. To jest miejsce, no, jak tłumaczyć landmark, no, zabytek miasta po prostu. Tak, mi się też w sumie, jak przyjechałem do Stanów, to ta chęć po prostu zdobycia, zobaczenia tej historii na żywo skłoniła mnie do tego, żeby na przykład pojechać do Detroit i zobaczyć studio Motown, gdzie też jest jako muzeum teraz. No tak, Motown. I okazało się, że to jest po prostu regular brick house, tylko że basement był wykopany jeszcze dwa razy głębiej. I to dawało możliwość po prostu pomieszczenia tych orkiestr i tak dalej. Ale to nie było w sumie, to była reżyserka i jeden pokój do nagrywania. I na początku były tylko dwa kanały, dwie ścieżki. I także wszyscy musieli zagrać absolutnie dokładnie od początku do końca. Jak ktoś się pomylił, to prawdopodobnie dostawał może piwa na koniec. Ale... No więc właśnie, to te same lata, prawda? Potem udało mi się pojechać do Phoenix, przepraszam, do Memphis i zobaczyć Sun Records. Też proste studio, wejście, fasada po prostu sekretarka, jednocześnie za sekretarką reżyserka, a potem pokój z instrumentami akustycznymi oczywiście. No i po prostu tak panowie nagrywali. Także znam teraz postacie tutaj z muzyki tej naszej współczesnej rock'n'rollowej, którzy na przykład specjalnie jadą do Sun Records, żeby tamtego ducha uchwycić. Żeby nagrać coś po prostu unikalnego i przeniknąć się po prostu atmosferą tamtych lat. Samego miejsca, no. I tak, oczywiście. No wiesz, taki zamysł właśnie miał Leszka przyjaciel, Zygmunt Muniek z Pilafu, który odbył tą podróż teraz niedawno, prawda? Tak, to prawda. Tam właśnie... Żeby tego ducha... Pojechał po to po prostu, żeby... A mówiłeś Muniekowi o takim studiu Media Sound? Nie mówiłem, bo nie znam tego miejsca. Bo to jest właśnie... Sun Records to jest studio, gdzie on chciał, wiesz, no, tam nagrywali Johnny Cash, Presley, no wiesz, wszyscy najwięksi. A my dopiero tu tworzymy historię. Bo Państwo musicie wiedzieć, że Andrzej Dylewski oprócz tego, że jest muzykiem, perkusistą, ja Cię pamiętam z Lady Punk, to mówiłam Ci ostatnio, ale przeszedłeś przez różne inne też zespoły, jak zawsze. Posiada tutaj w Chicago właśnie Media Production, Media Sound, przepraszam. Tak, Media Sound tak. Tak, dokładnie. Także masz firmę, która produkuje i myślę, że się świetnie bo jesteś bardzo popularny w środowisku. To znaczy, ja Ci powiem, jakoś tak się złożyło, że jak przyjechałem tutaj do Chicago, to miałem możliwość od razu jakby mieć pracę jako muzyk, co jest w ogóle, było strzałem jakby w dziesiątkę. I grałem u Włodzimierza Wandera. Tak, skąd go znamy? Cardinal Love, tak, przez 8 lat bodajże. I jednocześnie byłem bardzo zainteresowany tą technologią nagrań i udało mi się po prostu zdobyć pierwsze magnetofony cyfrowe i tak dalej. I wszedłem po prostu w to jako tak zwany biznesmen. No i udaje mi się po prostu tą moją po prostu ekspertyzę czy doświadczenie, które zdobyłem jako muzyk, gdzieś tam przelewać na to światło nagraniowe i po prostu dostarczać jakąś energię i wiedzę tym, którzy nagrywają. Ja po prostu znam to z dwóch stron teraz. Z jednej strony okienka i z drugiej strony okienka. Jak po prostu to wszystko wygląda z przodu, a ile jest czas włożyć pracy z tyłu, żeby powstał jakiś utwór tam 3-minutowy, a ile po prostu za tym stoi wysiłku twórczego, pracy żmudnej czasami, ale żeby osiągnąć ten finalny sukces. Tak, ale to jest twoja, oprócz muzyki, to jest twoja pasja. Dokładnie. I to jest najlepiej, jeżeli wiesz, robimy coś, co kochamy. Najlepiej się wtedy pracuje. Ja poproszę o następne zdjęcie z pierwszej serii zdjęć. O, a tutaj, czyżby taka piękna narzeczona? Nie, to moja bratanica. Nawet nie moja córka, moja bratanica. O,
So cute. W Central Parku. Dokładnie. Czyli coś z twojego prywatnego życia. No nie, ja ją uwielbiam, to jest, wiesz, moja rodzina. Mm-hmm. Mieszka na co dzień w Kanadzie. Nie, ona mieszka w Toronto. Przyjechała. Mm-hmm. To jest Hubert Sumlin, nieżyjący już gitarzysta i kompozytor wielu, wielu piosenek Howling Wolfa. Tak, i właśnie zdjęcie Huberta jest u nas na wystawie. Tak. I takie samo, czy to samo zdjęcie podarowałeś muzeum, Chess Record Museum? Nie, nie, nie. Czy to jest inne zdjęcie, które podarowałeś? Inne, to jest inne. Inne zdjęcie. To jest inne. Tak. Mniej więcej ta sama kompozycja, ale inna. Kiedy to zdjęcie było robione, to było w Nowym Jorku, na jego koncercie? W 2008 roku. Czyli na tym właśnie koncercie, gdzie tutaj masz prywatne z nim zdjęcie? Tak. O, no bardzo dobrze, znakomicie wyglądał. On bardzo dobrze wyglądał. Słuchaj, on jeden z niewielu bluesmenów miał dobry shape, jeśli chodzi o świetnie figurę. Świetnie wyglądał do końca życia, tylko prawda? Że nie wiem, jakieś bardzo poważne problemy z płucami. Aha. Jakieś tam, wiesz, komplikacje z tego wynikły, także on umarł w tamtym roku, na początku ubiegłego roku. Następne zdjęcie, które bardzo lubię, ten facet jest... A to jest znany prezes, właśnie... prezes, chairman of New York City Blues Society, Johnny Charles. Jesteś oczywiście członkiem. Tak, oczywiście, no mój przyjaciel dobry i facet, który organizuje świetne imprezy bluesowe w mieście i tak dalej, i tak dalej. Czy procentowo zdążyłeś się zorientować, Chicago jest większe, jeśli chodzi o ilość imprez bluesowych? Jeden miasto w Stanach, które ma tak niesamowitą, wiesz, potencję, jeżeli przede wszystkim kluby w różnych dzielnicach, różnych, nie, muzyków, zespołów, to jest, wiesz, to jest, Chicago jest gigant, no, jeżeli chodzi o blues, the blues capital of the world, i to jest po prostu, ta nazwa jest absolutnie, no question, to jest... Tak, a tutaj, wow, Buddy, co my mamy, Buddy Guy, kogo my mamy. Buddy Guy, no wiadomo, jeden z największych żyjących bluesmenów, oprócz B.B. Kinga i... No tak. No, widzisz. Państwo to widzą. Buddy Guy 2013 to był koncert u niego w klubie Buddy Guy Legends. Dwa dni po Sylwestrze, na którym również byłam. Rewelacja. I książka fantastyczna o życiu, właściwie cała kariera, całe życie. Biografia jego taka, no? Cała biografia znakomita, znakomita dla wszystkich, po prostu ci co kochają bluesa, to trzeba przeczytać, absolutnie. To jest Nowy Jork. No właśnie. To jest... Śpiewa. Ona, to jest Mary Colan, ona jest blues singer po prostu. Świetna wokalistka bluesowa. W jednym z klubów. Tak. Na Manhattanie oczywiście, tak. Bo najwięcej klubów tak czy siak bluesowych skupionych jest, prawda? No oczywiście. Na Manhattanie, oczywiście. No więc właśnie, a teraz przechodzimy do takiej serii z B.B. Kingiem. Pierwsi jesteście Państwo, co oglądacie. 20. Chyba to było zaraz po Thanksgiving, wracałeś do Chicago, do Nowego Jorku. Tak, to na jego koncert. Tak, to są z ubiegłego roku, to już zaraz 20 chyba 8-9 listopad. Parę dni? Tak, 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 tak. I z bardzo bliskiej odległości, opowiedz jak to było, bo to jest, te zdjęcia są. To są zdjęcia unikalne. Zrobione w jego klubie, który się nazywa B.B. King Bar and Grill. Znaczy nie Bar and Grill, Blues Club and Grill. Na Manhattanie. Na Manhattanie, to jest na 42 ulicy i... To jest jego w zasadzie, te zdjęcia, które tu są, to jest jego koncert. No mam tych zdjęć mnóstwo, no to jest akurat parę. Tych na wystawie nie ma. Tak, no więc właśnie chciałam powiedzieć, że to są zdjęcia absolutnie unikalne. Te dwa zdjęcia pierwsze są w akcji, B.B. King jest w akcji. Wszystkie w akcji. Ale te dwa następne, przeze mnie ulubione, proszę o następne. Tylko troszeczkę jest obcięte. No i to jest moje ulubione zdjęcie. Tak zwane miny, B.B. King robi miny. To jest absolutnie fantastyczne. Ja wielu osobom, jak pokazuję to zdjęcie, te zdjęcia są bardzo, Amerykanie również są bardzo. Czy myślisz, że
powstanie wystawa w miejscu, gdzie klubie B.B. Kinga, tylko z jego zdjęciami? No mam nadzieję, zobaczymy. No, następny może być projekt na 2013 rok. 13? 14. 14. 14. Jesteśmy teraz przy. No ja mam zdjęcia B.B. Kinga nie tylko z ubiegłego roku, ja mam zdjęcia B.B. Kinga jeszcze z wcześniejszych lat. Przez 5 lat temu. Mm-hmm. Też mm-hmm. mam dużo jego zdjęć i tak dalej. Zawsze robię, jeżeli mam tylko możliwość, jeżeli on występuje, zawsze robię mu na żywo zdjęcia, bo uważam, że są najlepsze na żywo. On jest tak nieprawdopodobnie kapitan. Plastyczny. Tak. I wizualny na żywo, że. Dokładnie. No i przede wszystkim to jest to, że on ma 86 lat. 86 lat, jest bardzo poważnie chory, bo on jest cukrzykiem i po prostu na wszystkie koncerty jeździ z nim lekarz, o czym on sam mówi. Jest cały czas pod kontrolą lekarza, to jest 86 lat, gra tylko sto ileś koncertów rocznie, bo nie da rady więcej, co jest niesamowite. Ale to jest straszna ilość. Straszna ilość, ale no oczywiście, że straszna na tym ilość. To jest niesamowita ilość. Kiedyś grał 300, czyli praktycznie codziennie, rozumiesz. I teraz ograniczył ze względu na stan zdrowia, ale to jest jedna z ostatnich, największych żyjących chyba postaci w bluesie. No, to już jest taka historia, że to w ogóle nawet. Nie ma o czym rozmawiać. No. Tak, ja mam świetne wideo z koncertu w Londynie, kiedy pozapraszał, nawiasem mówiąc, Slasha, kiedy Royal Albert Hall. Dokładnie, właśnie, w Royal Albert no, Hall. No tak, oczywiście, no, każdy chce z nim grać. To nagranie jest incredible. Na scenę, no. I oczywiście ci słynni bluesmeni, ona, czyli Susan Tedeschi i Derek Truckers. Derek Truckers. Trucks is in Tedeschi, tak. Oni razem występują, bo to mąż i żona. Oczywiście. No. Nie wiem, ja nie widziałem tego, nie wiem, kto tam gra. Nie, Slash? Gra... Tak, może... Wood z Rolling Stonesów. Ronnie Wood. Ronnie Wood. I to jest absolutnie fantastyczne i ja muszę powiedzieć, że tą parą, Susan i Derekiem, zainteresowałam się już naprawdę, kiedy zobaczyłam ich u nas w Rawini podczas w tamtym roku koncertu. I jeszcze, żeby było jeszcze ciekawiej temu koncertowi, żeby już dodać wszystko, co może być, rozpętała się nieprawdopodobna burza, słuchajcie, i on grał, ja w ogóle nie wiem, czy to tak ktoś jeszcze w tego pokolenia, bo on ma 30 lat niecałe, to znaczy 30 chyba 3, czy w ogóle, no to jest aż niemożliwe. Jest kilku takich znakomitych gitarzystów. No on jest jednym z lepszych w ogóle tutaj, wiesz, dla mnie w czołówce. I zauważyłam przez te lata, że B.B. King i również Buddy Guy, nasz chicagowski Buddy Guy, podają rękę tym właśnie młodym, zdolnym, no, typu Johnny Lang, to też wypłynął. Johnny Lang wypłynął dzięki Buddy Guy. Buddy Guy go wypromował w sumie, bo grywał z nim wielokrotnie. Do momentu, kiedy Johnny stał się już samodzielny. Ale Buddy Guy zawsze przyjeżdża teraz na koncerty tam, gdzie ma właśnie Johnny Lang. No, to też prawda, bo tu łączą to jakoś tam, kombinują. Teraz ma takiego 16-letniego Irlandczyka. Queen Sullivan. Znakomity, młodziutki, no dzieciak, 16 lat, teenager po prostu. Buddy go lansuje, no. Po prostu go lansuje, bo go lubi. Ale on jest znakomity. On stanął przed nim, jak miał 8 lat. To jest po prostu coś nieprawdopodobnego. Później widziałam kilka nagrań na YouTubie, jak razem z B.B. Kingiem właśnie koncertowali i żartowali, prawda, a propos tego młodego człowieka. No niesamowite. Tak, on ma dokładnie 16 lat. Słuchajcie, ja poproszę teraz o następny film.
właśnie, Państwo, nie bez kozery, ten pierwszy film, który puściłam na samym początku, dlatego takie ustawienie zrobiłam, że ten pierwszy film z koncertu Howlin' Wolf był jako numer jeden, mimo że drugi jest twój ulubiony. Ponieważ utwór How Many More Years został wydany w 1951 roku właśnie w Chess Record Museum. Znaczy, Chess Records, Record Company. Dokładnie, Record Company, oczywiście. I słuchajcie, i to właśnie, oczywiście teraz też działa się na tych podobnych zasadach, ale w momencie, kiedy bracia przejęli, kupili, już byli właścicielami wytwórni, naturalnie współpracowali z różnymi łowcami talentów, prawda? Tak jak to się dzieje zawsze. I w Memphis takim człowiekiem był Sam Phillips i on prowadził Memphis Recording Service. I on właśnie tam była pierwsza sesja nagraniowa Howlina Wolfa. Tak, tak, to prawda. To jest absolutnie. On im praktycznie, Howlin' Wolf był praktycznie zarekomendowany przez sama Phillipsa do braci Chess. Sam Phillips go wysłał do Chicago. Dokładnie. Po prostu, wiesz, pierwsze nagrania, jakie w ogóle Howlin' Wolf zrobił, to były w Sun Records. Tak. Sam Phillips to zrobił. Później go wysłał do Chicago i Howlin' Wolf podpisał kontrakt z Chess Records, z Leonardem Chessem. I od tego momentu zaczęła się jego kariera w Chicago. I to był główny rywal Muddy Watersa. Było wtedy dwóch największych w Chicago bluesmenów. I oczywiście bardzo ostro są rywalizowali, bo tu chodziło o publiczność i tak dalej. Oczywiście obydwaj mieli cały czas publiczność, ale taka rywalizacja, gdyby kto będzie popularniejszy, nie wiem, kto lepszy, to zawsze istnieje. To między nimi istniała taka rywalizacja. Oczywiście nie bili się ani nie strzelali. Oczywiście oni się znali, rozmawiali między sobą i tak dalej, ale rywalizowali, co jest, no wiesz, naturalne. Tak, to jest naturalne, ale właśnie to jest, bardzo mnie to zresztą zastanowiło w takim szalenie pozytywnym tego słowa znaczeniu, że jak fantastycznie działały firmy i oczywiście to, że on został zarekomendowany z firmy z Memphis, prawda, to niekoniecznie znaczyło, że Chess od razu go jak gdyby przejmie, przechwyci. Ale dokładnie tak, już, czyli pierwszy utwór, który został wydany, to był How Many More Years i kontrakt podpisał z Chess Record w Chicago, po czym doszła ta piosenka na czwarte miejsce rytm bluesowej w liście przebojów Billboardu, już wtedy w 50, to dokładnie rzecz się dzieje w 51 roku. W 52 roku firma Chess namawia Wolfa na przeprowadzkę do Chicago. Już od tego momentu on już jest cały czas w Chicago czas i gra w klubach i tak dalej, tak. To jest bardzo, bardzo zresztą takie znaczące, bo czytając życiorysy innych muzyków dokładnie w ten sam sposób, to się dzieje, jak wielu muzyków dostało jak gdyby od razu taki impact od sensownych miejsc, typu miejsc nagraniowych, aby tworzyć. To jest... No właśnie, ten element nagrań, ja myślę, że to został gdzieś tam trochę zagubiony we współczesnym rynku nagraniowym i w ogóle w muzyce. Ponieważ właśnie przedtem to były właśnie te studia, była ta atmosfera, był ten pan, który na przykład z Unii, który włączał odpowiedni guzik, że dopiero wtedy artyści mogli wejść i nagrywać. Bo to tak wszystko się niby wydawało, że takie no, wolny rynek, byli producenci przede wszystkim, którzy gdzieś tam kierowali tym całym przedsięwzięciem. Wiesz co mi się wydaje, że teraz czego jest brak? W związku z tym, że każdy ma komputer i może sobie nagrać płytę w piwnicy, to wcale nie znaczy, że robi to dobrze. Z reguły robi to źle, bo to nie ma brzmienia, jest to cały czas garage sound, nie ma produkcji, nie ma nic. Ale może sam fakt, że może sobie to za darmo zrobić na komputerze, u siebie w domu i tak dalej, to ludziom daje wyobrażenie, że już okej, my to wszystko możemy zrobić. To jest nieprawda. Moim zdaniem jest to nieprawda.
potrzeba fachowców, inżynierów dźwięku, potrzeba takich ludzi jak ty, dokładnie, ze studiem, znającym się, co robią, produkcji tego wszystkiego, soundu i tak dalej, wielu muzyków im się wydaje, że jest to wszystko dobrze, a to nie jest. Wystarczy posłuchać dzisiaj tych wielu popowych artystów, to przecież jest, bo, wiesz, oczywiście nie mówię o tych wielkich gwiazdach, bo wiadomo, że oni mają świetną produkcję i tak dalej, ale generalnie to jest okropne, te młode zespoły rock'n'rollowe tak zwane są okropne, no. No wiesz, powiem ci, że dziękuję ci, bo wyręczyłeś mnie w swojej wypowiedzi. Tak mi się wydawało. Absolutnie, no zgadzam się z tym i jeszcze jedna rzecz jest, która istotną w ogóle jest tego wszystkiego, mianowicie po prostu ten duch twórczy, który na przykład jest w tej muzyce gdzieś zamknięty, jest w niej na przykład w muzyce bluesowej, w muzyce Led Zeppelin, czy tych wielkich artystów, to my czasami, przecież my nie musimy znać tych słów, którymi oni opowiadają historię. My słysząc tą muzykę, słuchamy ją jakby innym, instynktownym strumieniem. Ja tak po sobie mówię, bo na przykład jak Beatlesów słuchałem na początku, to ja nie rozumiałem, o czym oni śpiewają, ale mimo wszystko to tak trafiało do mnie, jakby to było po prostu jak właśnie jakaś gąbka, którą wchłaniałem. I teraz wracając do tego ducha właśnie, który jest istotą tego przekazu muzycznego, to właśnie ten duszek jest zagubiony w dzisiejszych produkcjach. Jego po prostu gdzieś się zagubił w tych plastikowych brzmieniach cyfrowych, nie wiem gdzie, ale po prostu to musi być jakaś korelacja między ludźmi, czasami się mogą pokłócić, czasami jakieś po prostu konflikty, ale one do czegoś twórczego zmierzały. I powstawała naprawdę ta magma kipiąca pod tytułem właśnie muzyka, która dociera do ludzi. Tego trochę brak. No brak, nie rozumiesz, ja dostałem ostatnio, mój znajomy w Nowym Jorku przyniósł mi CD ze studia i mówi, słuchaj, i to młodzi ludzie, Amerykanie, przyniósł mi, mówi, słuchaj, posłuchaj tego, to jest moja płyta, z którą zespołem zrobiliśmy u mnie, wiesz, gdzieś tam właśnie w piwnicy, w basemencie. Wiesz, no, nagraliśmy tą płytę i tak dalej i puścił mi to, ja mówię, a kto to produkował? On mówi, no wiesz, no w zasadzie myśmy sami to produkowali, tak jak, wiesz, różne pomysły żeśmy łączyli, ja mówię, dokładnie to widać, bo brzmicie, to nie brzmi jak płyta, tylko jak demo tape, bo nie, ten zespół nie ma w ogóle brzmienia, każdy utwór jest inaczej zrobiony, rozumiesz, w ogóle wszystko się rozpada dla mnie, rozumiesz? Nie ma produkcji, nie ma, wiesz, oni tego nie łapią jak gdyby, bo im się wydaje, że sami mogą zrobić wszystko, ale to niestety nie pracuje. Ja myślę, że to jest taki okres przejściowy, bo to jest fajne z jednej strony, że każdy może sobie fascynacja nagrać technologią i łatwizną, tak, że można to zrobić za darmo i samemu. Jest dostęp ale po to prostu tak do tej technologii i że ta szybkość tego nagrywania też tak samo, łączenia różnych barw i tak dalej, i tak dalej. I to jest fajne, że tak to masowo idzie, że wszyscy mogą sobie na to pozwolić, na co kiedyś absolutnie nie, niektórzy tylko. Ale myślę, że to jest naturalną selekcją, okaże się, co jest z tego fajne. I na razie po prostu mamy chyba do czynienia z tym, że jest zalew, nadprodukcja, ogólnie światowa jest nadprodukcja, a muzyczna też przy okazji. Bo każdy łatwości robienia. Każdy myśli, że będzie wielkim artystą i w zasadzie to myślenie, że będę wielkim artystą przerasta właściwie to, czy rzeczywiście do tego się zmierza drogą na przykład męczeńską, grania po klubach, noszenia sprzętu w nocy, no już nie mówię o innych ekscesach. Także to wszystko, przez to po prostu musieli przejść muzycy rock'n'rollowi, bluesowi, jazzmeni. A teraz jest to wszystko tak uproszczone, że po prostu tej drogi jakby wspinania się na ten szczyt, to już nie to, że się wspinają, tylko po prostu jadą windą. Ja chciałabym tu znów przejść wrócić właściwie do Chess Record Museum i dodać wielką nazwę, czyli Rolling Stones. No tak. Co się dzieje dalej w Chess Record Museum? Bardzo to jest ciekawe, uważam.
W międzyczasie oczywiście Willie Dixon, o którym będziemy jeszcze mówić jako postać związana najdłużej, najbardziej z Chess Record Museum, aranżer, producent między innymi. W 1962 roku firma zaczęła sprzedawać płyty Europie. W związku z powyższym usłyszeli tam różni później, którzy byli wielcy, prawda? W Anglii, przede wszystkim. Przede wszystkim w Anglii, dokładnie do tego zmierzam. I co się dzieje? Już w 1964 roku, dwa lata po tym wydarzeniu, już Rolling Stonesi nagrywali właśnie w Chess Record Museum. Z tej przyjaźni, tego faktu, że to miejsce jest takie, a nie inne, tam nawiązały się oczywiście szalenie bliskie układy, zresztą do dnia dzisiejszego. Mają w swoim repertuarze jedną piosenkę pod tytułem 2120 South Michigan Avenue, czyli właśnie adres Chess Record Museum. No proszę. Czyli upamiętnili w ten sposób, tak jak Beatlesi, Abbey Road. Abbey, no tak, dokładnie. Exactly, dokładnie. To jest piękne. Dokładnie. W 81 roku, ja to kiedyś wspominałam do Leszka, kiedy myśmy walczyli w Polsce z myślą, że jesteśmy w stanie wojennym, co dla nas młodych wtedy bardzo miało to takie jakieś znaczenie, którego żeśmy jeszcze chyba nie pojmowali, bo zakładam, że wszyscy nie byliśmy uwikłani politycznie, więc wtedy w 81 roku Rolling Stonesi przyjechali na koncerty do Chicago i oczywiście był ad hoc jam zrobiony w pierwszym klubie Buddy Guya, też na Łabasz, 708 South Łabasz, właśnie z Rolling Stonesami i właśnie Moody Waters 3 lata później umarł. W 83 roku Moody Waters umarł, a wtedy miał okazję z Buddy Guyem, z Little Richard. Oczywiście Rolling Stonesi, Mick Jagger tam dawał niezłe numery. Możecie to wszystko na pięknym DVD zobaczyć, bo ciągle zauważam bardzo nową, że ciągle to DVD jest wznawiane. Także to jest historyczne zresztą DVD i fajnie to mieć w domu. Także takie są te historyczne momenty, akcenty niesamowite. Ja poproszę o następne zdjęcia, już te zdjęcia dowolne, dobrze? Proszę bardzo. Eric Sardinas. Eric Sardinas, to zdjęcie, nie dokładnie to zdjęcie, ale tego artysty. A Sugar Bloomers. Mamy oczywiście na wystawie. James Cotton, poprzednie zdjęcie, bo poprzednie zdjęcie było, co tutaj ja jest? Gdzieś Sugar Bloomers zdjęcie, to jest zakopane. Na tym zdjęciu? Glenn Adams to jest były klawiszowiec Lee Scratch Perry and Upset, to jest reggae, akurat to jest z Jamajki muzyk, z którym, którego poznałem kiedyś, jak Lee Scratch Perry grał, występował w Nowym Jorku. Tam wcześniej był Eric Sardinas i na samym początku był James Cotton, oczywiście Chicago. Tak, jest za tobą w tej chwili. Chuck Hancock. No, tutaj są bardzo fajne zdjęcia, bardzo lubię te zdjęcia. Chuck Hancock, saksofonista. Grał kiedyś z Aretą Franklin, a teraz gra w rockowej takim zespole rockowym Murphy's Law, starym nowojorskim rockowym zespole, który wiesz, no on, to Emir Kazan to były basista Davida Bowie i tak, grał z Davidem Bowie, na jego tours i tak dalej, i Luther Vandross. Taki wokalista czarny był kiedyś, Luther Vandross. Tak, okej, tutaj? Chuck Hancock, Purple Pam, bluesowa wokalistka. Tak, ta dziewczyna biała to jest świetny, ma niesamowity głos. No to rzadko. Słuchajcie Państwo i moi panowie, to w ogóle historyczne spotkanie nasze dzisiaj, myślę. Dziękuję bardzo za przybycie. Wszystkich jeszcze raz zapraszam bardzo serdecznie na 14 na Opening Reception. Opening Reception do Dreambox Gallery 2415 West North Avenue, North i Western do Iwony Biderman Gallery. Będziemy tam między 6 a 10.30, ale ci wszyscy, co nie zdążą albo nie mogą, tak jak Andrzej, ponieważ gra z zespołem i zaraz o tym powiem,
Zapraszam na sobotę. Będziemy otwarci w sobotę również między godziną 1 a 5. W sobotę i w niedzielę między 1 a 5. Niestety Leszek wyjeżdża, już opuszcza nas, ale będzie powracał, ponieważ następne projekty są oczywiście przed nim. Wielkie wydarzenie. Piotr Zander, zespołu Lombard z Polski, Tomek Ciastko z Chicago zagrają wspólny koncert na scenie klubu Totu Cafe. Towarzyszyć im będzie zespół Media Sound Band Andrzeja Dyleskiego. I macie świetną wokalistkę. Halle Maguire. Czarną. Tak, tak. Z doskonałym głosem. Bardzo ciekawe. Widziałam, zobaczyłam. O tym będziemy jeszcze długo, długo mówić i często, dlatego że będziesz występował tutaj u nas w RTV Chicago, również w muzycznych programach z Małgosią Borysiewicz. Także to będzie... Dziękuję bardzo. Także dzisiaj dziękuję, Leszek, bardzo serdecznie. Jesteś naszym... Welcome. Wiesz, cieszymy się, że możesz być z nami. Człowiek z Nowego Jorku, a podarował tą wystawę dla nas, dla miasta Chicago. Dla wszystkich, co kochają muzykę, co kochają bluesa, ale nie tylko, bo następne wystawy będą i z muzykami jazzowymi, i z rockowymi, i wiele jeszcze projektów przed Tobą. Także będziemy mieć okazję oglądać i uczestniczyć w tych projektach i w tym roku, i w następnym również. Andrzej, bardzo serdecznie dziękuję, jesteśmy w całym kontakcie. Dziękuję również. Zapraszam wszystkich Państwa do naszych telefonów. Dziękuję bardzo, życzę miłego tygodnia, miłego dnia. Jola Kaczmarska-Waltos. Do zobaczenia.